2022 Zbigniew Ziobro, ówczesny prokurator generalny, podjął decyzję o przywróceniu Dariusza Barskiego do służby czynnej, co umożliwiło mu objęcie stanowiska prokuratora krajowego. W 2024 roku Adam Bodnar, nowy prokurator generalny, przeanalizował tę sytuację i stwierdził, że przywrócenie Barskiego do służby było niezgodne z prawem. Decyzja Zbigniewa Ziobry, zdaniem resortu, opierała się na przepisach, które już wówczas nie obowiązywały.